Firma, w której dzisiaj jesteśmy, działa już na rynku ponad 20 lat. Pomimo tego, że nikt o niej w tym wielkim świecie karawaningowym nie słyszał, to produkowała bardzo fajne kampery, nietypowe kampery. Obok mnie Marcin Świerz. Dzień dobry bardzo. Czyli Tapsam Designs. Dokładnie, Tapsam Designs. Firma Tapsam, czyli tapicerstwo samochodowe. Kiedyś mój tato, zaczynając firmę, prowadził tapicerstwo samochodowe. Naprawiał jakieś fotele, podsufitówki. Dlatego jest firma Tapsam. W pewnym okresie prowadzenia firmy przez mojego tatę zaczęli do niego przyjeżdżać żużlowcy. Tato zaczął budować te samochody specjalnie dla nich. Miały one pełnić taką funkcję podróżowania razem z przewozem motocykli. Ile pojazdów rocznie średnio schodzi z waszej linii? Około 70, myślę, że to jest taki wynik. To jest bardzo dobry wynik. Jeden z zakładów takich czołówki polskich firm zabudowujących, można powiedzieć. Bardzo się cieszymy. I tym bardziej, że produkujecie nietypowe zabudowy. W porównaniu do kamperów myślę, że są bardzo nietypowe. Jesteśmy przy pierwszym stanowisku, czyli ten początek linii produkcyjnej. Co tutaj się dzieje? Na tym stanowisku jest pojazd przygotowany do dalszej obróbki. Wyciągamy wszystkie niezbędne nam elementy. Zaczynamy mocować podłogę, ściany, ocieplenia, wygłuszenia, w zależności od tego, co klient po prostu wymaga. W danym momencie wszystkie kable elektryczne są wiązki rozkładane, w późniejszym etapie materiały są naklejane na ściany, składane są sufity. Jest mocowana też wstępna rama naszej kanapy, no i po kilku dniach pojazd przejeżdża dalej. Stosujemy dwa rodzaje izolacji, wełna jest jednym z nich, to jest podstawowa izolacja. Jeżeli ktoś uważa, że ta izolacja spełnia funkcje, które on oczekuje, to jak najbardziej izolujemy w ten sposób, lecz mamy też izolację w postaci mat. I wtedy te maty naklejamy w całym samochodzie. Drugie stanowisko tej waszej linii produkcyjnej. Co tutaj jest? Może wejdźmy do środka, bo tutaj już się zadziało dużo. Tak, na tym stanowisku doposażamy we wszystkie meble po kolei, wszystkie komponenty elektryczne, baterie, Ebersprecher jest tutaj montowany, przetwornica, pompki z wodą. Wszystkie takie duże rzeczy, które po prostu montujemy. Telewizor już jest założony, chociaż nie każdy chce telewizor w samochodzie, aczkolwiek jest tutaj zamontowany na drugim stanowisku. Przybyły już nam baterie. A, czyli jest. Widzę cała instalacja wodna i cała instalacja elektryczna. Już, dokładnie, tak? Dokładnie. Bateria, Ebersprecher, tutaj znajduje się też pompka z wodą schowana. Tutaj widzimy już te wszystkie elementy tapicerowane. Może tak, tutaj są już materiały na ścianach. Właśnie te materiały, to warto na to zwrócić uwagę, bo to pokażemy oczywiście już w jakimś gotowym pojeździe, ale to wszystko jest z taką, moim zdaniem, taką wielką pieczołowitością i nawet słupek, który mógłby zostać takim zwykłym słupkiem fabrycznym, no to tutaj jest również on tapicerowany. Zaprowadziłeś nas do stolarni, ja już trochę poruszając się w tym przemyśle, zauważam, widzę urządzenie CNC. Jeżeli chodzi o maszynę CNC, no to jest dla nas bardzo duże udogodnienie. Jest to przede wszystkim przyspieszenie produkcji, znaczne przyspieszenie produkcji. Otwiera przed nami też różne nowe możliwości, takie jak na przykład chociażby wybieranie elementów. Czyli odchudzanie tak odchudzanie, naprawdę. Odchudzanie tak. Elementów. Wiadomo, w kamperach waga jest naszym głównym przeciwnikiem. Jesteśmy aktualnie na stanowisku, w którym stolarz składa meble. Jest to obrzeże gumowe. Raz, że jest bardzo ładne i estetyczne, a dwa, że nie jest ono w żadnym stopniu ostre. Stopniu nie? Ostre, tak, dokładnie. Tak. Nie skaleczymy się, czy podczas jakiegokolwiek niechybnego przewrócenia, uderzenia, puknięcia, stuknięcia, no jest to jednak bardziej miękkie niż kant mebla i okleina. No tutaj widzę bardzo cieniutkie sklejki, które też są jakimiś tam elementami. Bardzo leciutkie i cieniutkie sklejki.
Jaką sklejkę wykorzystujecie? Topola. No, to chyba jedyne takie rozwiązanie już teraz, jeżeli chodzi o wagę. No i, ale też są ponad te nawiercane. Gram do grama. Ostatnie stanowisko, to tutaj ten pojazd mam jeszcze w trakcie montażu, ale on, kiedy on wyjedzie? No, myślę, że jutro na koniec dnia. Jutro już na koniec dnia będzie gotowy. No to jak będzie gotowy, to co? To pokażmy teraz chociaż pod koniec filmu pojazdy, które już wyjechały i wyjechały już w tym końcowej fazie, wykończone ładnie, wysprzątane i czekające na waszych klientów. Czy jest u was coś takiego jak model? Czy wszystkie są wykonane podobnie, ale dostosowywane do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta? To też jest bardzo dobrze ujęte. Nie ma czegoś takiego jak konkretny model. Każdy klient wybiera indywidualnie wyposażenie samochodu. Bije w oczy ten design, taki stricte racingowy, motoryzacyjny, zarazem ekskluzywny bardzo. Ja za tobą i co? I opowiadamy. Łóżko. O! Zasadnicza różnica. Na linii produkcyjnej widziałem kampery. Tutaj może sobie odepniemy. Poluzuj troszeczkę. Marcin, zasadnicza różnica w tym kamperze, bo na linii produkcyjnej były pojazdy, które miały tutaj dużo niższą tą sypialnię. Akurat w tym modelu samochodu mamy nasz podwyższany sufit, podwyższany dach. Czyli to jest wasza konstrukcja, tak? Tak, to jest nasza konstrukcja. No, tutaj to już tak naprawdę można usiąść, nie? Bez problemu można usiąść. Wiadomo, w tego typu samochodach miejsce jest na wagę złota. No i co? I zastosowano tu pakiet, mówiłeś o jakichś trzech pakietach, tak? Pakiet czarny? O dwóch pakietach. A, o dwóch pakietach. Pakiet podstawowy to jest po prostu pakiet, gdzie te wszystkie roletki, wykończenia są w kolorze srebrnym, tak. A w pakiecie ciemnym wszystkie elementy zabudowy są po prostu ciemne. Mhm. Tak jak na przykład te profile, czy profile LED-owe, lampeczki, obwiódki lampek, roletki, klameczki, wszystko jest w czarnym kolorze zastosowane. Bardzo fajna markiza, tak? Roleta. Dwoma rękoma, bo jedną rączką jest ciężko równo podnieść. A powiedz mi, a skąd pomysł na coś takiego? Bo to rzeczywiście bardzo, bardzo praktyczne, niby to... Nic, ale jednak takie no, przydatne. Mamy trzech pasażerów. Każdy z nich jest spragniony, chce się czegoś napić. To tutaj ma swoje trzy szklaneczki, a tutaj znajduje się kwadratowy pojemnik na herbatę. Tak, wiadomo, na herbatę, dokładnie. Dokładnie tak. A jak wygląda z audio w tych pojazdach? Czy też jakieś indywidualne preferencje klientów, czy coś w standardzie jest? Jeżeli chodzi o audio, są trzy wersje. Pierwsza jest w standardzie, są to po prostu dwa głośniki, które przedłużają radio w samochodzie. Później już mamy dwa pakiety nagłośnienia. Pierwszy pakiet jest z takiej, że tak powiem, średniej półki, drugi pakiet jest po prostu z wysokiej półki. Mhm. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Tutaj w tym akurat modelu, tym jak to nazwałeś, takim ekskluzywnym, tak? Wykończeniu ekskluzywnym, widzę kokpit cały jest w skórze. No to też to robi wrażenie i ten w ogóle kolor racingowy to już zwracam po raz kolejny na to uwagę. Tak, tutaj mamy cały kokpit wykończony skórą. Jeżeli podejdziemy za chwilkę od przodu, możemy też zobaczyć fotele sportowe. I w magiczny sposób jestem tutaj. No rzeczywiście fotele racingowe. Tutaj przedłużenie pod kolana, tak? Mhm. Żeby miały oparcie. A ta szafka, o! Tej szafki też nie było jeszcze na etapie, na tym trzecim stanowisku. Znaczy, ta szafeczka, to też są preferencje klientów. No, zauważyłem jeden element, którego w zwykłym sprinterze nie ma. Oczywiście w zwykłym sprinterze nie jest to oprzyte skórą, ale jest jeden element, który mi osobiście, znaczy ja doskwierało brak tego w Mercedesie Vito. Ale tutaj jest podobna sytuacja. Skąd to się wzięło, powiedzmy? Tak, jeżeli chodzi o Mercedesa, Mercedes sam z siebie albo nie ma tutaj podłokietnika, albo ma taki cieniutki naleśniczek. Teraz tak, jak zamkniemy drzwi, usiądziemy przy kierownicy i spuścimy sobie podłokietnik na prawej ręce, na lewej czegoś nam brakuje. Ta ręka prawa na czymś się opiera i trzyma tą kierownicę. Lewa ręka niestety zawsze gdzieś brakuje jej miejsca.
O, Sebastian, a co ty tutaj robisz? Przecież mieliśmy film nagrywać. Ty, Marcin, słuchaj, te fotele to mnie wciągnęły. Ja stąd już się nie ruszam. Mamy jeszcze jeden film do nagrania, ale chyba zrobimy to jutro. Ja sobie za chwilę tutaj jakiś filmik włączę, bo już poczułem się jak właściciel tego pojazdu. Słuchaj, po godzinach pewnie jakichś tam rajdów, usiądź sobie tak spokojnie tutaj, jeszcze jak coś postawimy, włączyć telewizor z jakimś lightowym filmikiem. Myślę, że tym to wy klientów również kupujecie. Ach, czyli rozumiem, że zostajesz na dłużej. O właśnie, i to jest dobra myśl. Dziękuję za zaproszenie. Proszę bardzo. Posiedziałoby sobie tutaj, chętnie bym sobie posiedział przed telewizorkiem i pooglądał, ale jeszcze jest trochę do zrobienia. Słuchaj, górne łóżko, 2 metry na ile? Jaki tam ma wymiar? 2 metry na 165 cm. No to jest bardzo duże łóżko. 3 osoby spokojnie. No ale dobrze, ale cały czas podkreśla, że to jest pojazd dla 5 osób do spania. Dokładnie, no to gdzie, tak jest. To gdzie te kolejne łóżka? Kolejne łóżko znajduje się w tym miejscu. Pochylamy oparcie. Wyjmujemy poduszkę. Kolejną poduszkę. Wychodzi nam rameczka, którą rozkładamy na 4 nóżkach. O, wyprostujemy. Poduszeczkę kładziemy w te miejsce. Mhm. Na spaniu mamy przygotowany materac, który kładziemy czyli tutaj. Czyli teraz mam odpowiedź, co to są za materace. Tak, dokładnie. Jest jedno łóżko. I w miejscu, w którym się znajduję ja, jest też drugie łóżko. Słuchaj, takie łóżko, ja bym spokojnie się na nim wyspał. Powiedz mi, jaką to ma długość? 1,80 m na 55 cm. 55 cm szerokości. Mhm. To nie, spokojnie, dziecko spokojnie. Ja też bym się na tym wyspał, zbytnio się nie wiercę. Aha, i drugie łóżko jest tutaj, tak? Tak, powiedz dokładnie. Mi, co to jest za konstrukcja? Gdzieś to kupujecie, czy...? Nie, wszystko jest wykonywane w firmie. Czyli to jest wasza koncepcja, tak? Tak, dokładnie. Mhm. No powiem, że cudowne w swojej prostocie. tak to można podsumować. No, zmieścić w takim kamperwanie, tak, 5 łóżek, to jest zwyczaj to takie... Jakież to proste, o, powiem tak. No. I wcale nie zajmują jakoś dużo miejsca. No, dokładnie. A jak wiemy, że podróżujemy w 2 osoby, czy w 3, to nawet nie musimy tych materaców zabierać, nie? Dokładnie. No, to jest piękne w swojej prostocie. Dobrze, dziękuję Tobie bardzo. Mamy już słoneczko, tutaj prawie zachodzi. Jeszcze chciałbym zobaczyć, chociaż jeszcze jeden pokaż swój pojazd. Zapraszamy do następnego pojazdu. Poświęciliśmy bardzo dużo czasu na elementy super designerskie, ale myślę, że sercem i clue tych wszystkich waszych konstrukcji jest właśnie ten tył. To może troszkę opowiedzmy o tym, co tutaj jest, jak może być ten tył wykończony, jakie bo tutaj też są pakiety, z tego co mówiłeś. No i co tutaj w ogóle można przewozić? Jeżeli chodzi o garaż, czyli miejsce, w którym składujemy te wszystkie motocykle, czy żużlowe, czy motocrossowe, czy kartingi, jest on też wyposażony w zależności od tego, czego potrzebuje i oczekuje on nasz klient. W tym wypadku akurat tutaj prawdopodobnie będą jeździć 2 motocykle motocrossowe. Z przodu widzimy żeberka stojaków, może ja wejdę i pokażę. Te żeberka, one są regulowane. 2 żeberka to jest jeden stojak. Jedno koło, tak? Tak, jedno koło. Pod koło. Tak, tak. Je można przesuwać w dowolne miejsce, zakręcić, wtedy motocykl wchodzi w swoją pozycję, dopinamy go pasami i jest bezpieczny. Mhm. Jeżeli chodzi o wyposażenie takiego garażu, to też na przykład sprężarka, zwijacz węża z pneumatyką, czy na przykład zwijacz węża z prądem 230. Po co wozić z sobą bębny? Jakież to proste, zobacz. Tak, można to wyciągnąć taki... z samochodu. Dokładnie. No, dokładnie. Są jakieś malutkie regaliki, na których można przewieźć jakieś oleje, czy różne inne rzeczy potrzebne. Tu w
tym miejscu znajduje się również zbiornik z czystą wodą. Jest on tutaj w środku. Tam jest 60 litrów, tak? Tego tak, tam jest 60 litrów wody. Tak, tutaj mamy gniazdo, którym tą wodę wlewamy. Właśnie do czego gniazdo zastosowaliście wewnątrz pojazdu? Jeżeli chodzi o nalewanie, o nalewanie wody, to jest takie gniazdo awaryjne, tylko i wyłącznie. Aha. Bo główne gniazdo nalewania wody znajduje się pod samochodem. Podpinamy wąż i wodę wtryskujemy pod ciśnieniem. Mhm. I ona po prostu... się uzupełnia, czyli to jest tak, tak jak... Tak, ona się uzupełni. Aha, uzupełni. To jest tylko czysto awaryjne, gdy nie mamy po prostu podejścia pod wąż, który możemy ewentualnie wcisnąć. Ewentualnie konewką czy czymś dokładnie, takim, tak? Butelką, konewką. Mhm. Sposób taki właśnie naniesienia. Tu jest coś takiego Adelaide? Jeżeli chodzi, akurat tutaj jest specjalna preferencja klienta, on będzie woził tutaj taki mały agregat prądotwórczy, w sumie to baterie, będzie mógł sobie auto podłączyć pod zasilanie zewnętrzne w garażu. A, z tego agregatu, tak? Dokładnie. Będzie mógł też wybrać, czy chce z tego agregatu moc przekierować, czy chce mieć podpięte auto zewnętrznie do budynku po prostu i 230 korzystane z mocy zewnętrznej. Dobrze, widzę tych szyn takich transportowych, do mocowań transportowych jest tutaj dużo. Mnóstwo. Także na można każdym, tutaj, na każdym kroku. Tak, to tutaj można rzeczywiście dopasować mocowanie do każdego pojazdu. No i wykorzystanie miejsca w kamperze. Och, jakież to proste, jakież to cudowne. Dokładnie. Była półeczka, nie ma półeczki. Tak. No dobrze, ta półeczka ogólnie jest składana ze względu na to, że w tym samochodzie mamy kabinę prysznicową. No i właśnie chciałem to troszeczkę inaczej ująć, no ale dobrze, to kontynuujemy. Możemy ją rozłożyć w celu zademonstrowania. Rozkładamy taką kabinę. Podwieszamy do sufitu. W środku mamy gniazdo. Marcin, to tak, to ja tobie przekażę, słuchaj. Dobrze, to weź to uzbroj. Ja wepnę, dokładnie. A ja wam tutaj jeszcze w międzyczasie, jak Marcin uzbraja, zobaczcie, jak sprytnie pomyślane coś przy wjeżdżaniu motocykla. Jak można zabezpieczyć w prosty sposób zderzak tylny, żeby go nie uszkodzić, nie porysować. To ja tobie przekażę kamerę, ja tam wchodzę. Bo takiego prysznica, pod takim prysznicem jeszcze nie stałem. Dobrze, to zapraszamy do środka. Słuchajcie, wchodzę, bo to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby w taki sposób móc się wykąpać. W tym samochodzie akurat kabina prysznicowa jest delikatnie wąska, ze względu na to spanie, które jest do końca samochodu nierozsuwane. Normalnie ma ona... To stałe łóżko. Tak, dokładnie. Normalnie ona ma 70 cm szerokości, więc jest bardzo, bardzo dużo miejsca na to, żeby się w niej wykąpać. Dobrze, ale słuchaj, nawet na wysokość dla mnie to rewelacja. Powiedz mi tak, koncept tego prysznica to jest wasz koncept, czy już gdzieś to... To jest całkowicie wymyślone przez nas. Za chwilę pokażemy, jak ta woda spływa, bo brodzik jest dość wysoki, ale odpływy są też fantastycznie zrobione. To wszystko jest tutaj połączone, także nie ma takiej możliwości, aby w ogóle nachlapać. Tutaj to no, ja dokładnie. Już teraz przejmę kamerkę. Dziękuję ci bardzo za pomoc. Zobaczcie, gniazdo prysznicowe, do góry po prostu bierzemy, moczymy, spłukujemy i nawet kropla może się tu nie wydostać w momencie, kiedy zamkniemy na czas kąpieli, zamkniemy na czas kąpieli kabinę prysznicową. Słuchaj, jakież to proste. Widziałem rozwiązania różne nawet w campervanach, ale no, takiego rozwiązania jeszcze nie było, czyli mamy tak naprawdę garaż wielofunkcyjny, łazienko-garaż, tak. Dokładnie. I tutaj też chciałbym zwrócić uwagę na to, że tak, mechanicy jacyś albo po rajdzie ktoś jest ubrudzony, nie? Nie musi wchodzić do tej czystej części mieszkalnej, tylko może tutaj ciuchy ściągnąć i szybko się wykąpać. Oj, i no, mamy wszystko, wodę. Wszystko przemyślane, woda poleciała. Woda poleciała, dokładnie. Tak, a zatem to działa i zobaczcie. Przy złożeniu w ogóle, nie zajmuje w ogóle miejsca. No, gratuluję. Patent niesamowity. Dobrze, to tak, powiedzieliśmy o tych takich fajnych, praktycznych rzeczach. Jeszcze coś o designie, bo jak... Design to design.
I on również się przeniósł do garażu. Tutaj wykończenia. Czy też macie jakieś różne opcje tego wykończenia? Bo oczywiście, tutaj że bardzo tak. Bardzo fajnie to jest zrobione. Tak warsztatowo, tak niby surowo, ale bardzo elegancko, z wielką precyzją. Oczywiście, że mamy różne rodzaje wykończeń. Jeżeli chodzi o wykończenia, na przykład jeżeli chodzi o wyłożenie tych drzwi, normalnie, standardowo wykładamy je sklejkami i jest to, są półeczki, wszystko ze sklejek zrobione i to wszystko jest zatapicerowane wykładziną. Tu w tym wypadku jest wszystko wyłożone aluminiową płytą. Też mamy dwa pakiety stylistyczne, jeżeli chodzi o aluminium. Mamy ciemny pakiet stylistyczny oraz po prostu normalny, standardowy pakiet. Normalny kolor aluminium. Dokładnie, normalny kolor aluminium. Tutaj jest wszystko wymalowane na czarny kolor. Dodaje to takiego smaczku w garażu. Tak, ja powiem tak. Te sprzęty, które tutaj jeżdżą, mają równie designersko i elegancko, tak jak w tamtym środku. Dokładnie. Także nie, na pewno się nie psują na rajdach i się nie obrażają na właścicieli. Dużo im nie brakuje. Tak, no jest to fantastycznie zrobione. No, jeszcze po raz kolejny powiem, gratuluję tego pomysłu, tego dostosowania, tej jakości, no i pewnie zadowolonych klientów. Dobrze, to bardzo, co, bardzo zanim dziękuję. Zakończymy ten film, bo ja bym chciał zobaczyć wszystkie wasze pojazdy, no pewnie się nie da, ale jeszcze jeden nam pokaż. Dobrze, chodźmy. Dobrze, i ten kolejny pojazd zaproponowałem tobie, żebyśmy skupili się na tym sercu, czyli tym tyle pojazdu, bo są małe różnice. No i przede wszystkim, to ja już pokażę tutaj, jest trochę inny znaczek, czyli Crafter, tak? Volkswagen, dokładnie Crafter. Tak, no to opowiada i jakie są tutaj różnice. Widzimy, ja już widzę na pierwszy rzut oka inna półka, z czego to wynika, powiedz mi? Ogólnie tutaj jest półka na stałe zabudowana, nie mamy kabiny prysznicowej, więc też nie było potrzeby zrobić półki składanej. Mamy samo gniazdo prysznicowe, tak, dokładnie, tak. Pod które podpinamy wąż i możemy opukać siebie, bądź motocykl, bądź dokładnie. Cokolwiek. Wkładasz, przekręcasz, masz zimną wodę. Im bardziej pójdzie w lewo, tym cieplejsza woda. Wyciągasz. Wszystko. Tak. Jakie są też różnice? No tutaj mamy normalne, standardowe aluminium, nie ma ciemnego pakietu stylizacyjnego. Mamy też sprężarkę, mamy dwa zwijacze, mamy dużo szyn, tak jak w tamtym samochodzie. Drzwi są wyłożone właśnie wykładziną oraz sklejką, tak jak mówiliśmy wcześniej. To są tak. drobne różnice, aczkolwiek dla niektórych znaczące. No dokładnie, ja powiem, że mi też to wykończenie się bardzo podoba. Tym bardziej, że ono jest tak, zobaczcie, ja tutaj nie wiem, czy to wszystko widać, ale to jest tak wykończone, tak starannie, jakby to z wykładziny było zrobione, a nie ze sklejki oklejonej. To gratulacje. Bardzo zdolni tapicerzy. Tak, bardzo zdolni tapicerzy. No i w ogóle dbałość wasza o te szczegóły. Myślę, że z pewnością to klienci doceniają. Tutaj też również fartuch, ten ochronny. Też bardzo fajne rozwiązanie, takie proste, jakie fajne. No i co? Jeszcze tutaj wąż jest już troszeczkę inny zastosowany, tak, w innym miejscu. Tak, są inne węże są zastosowane, dlatego że takie były preferencje klienta w tamtym samochodzie. Jeżeli chodzi o wykończenia, tutaj mamy akurat materiał na fotelach. To naprawdę zależy się od tego, czego klient oczekuje. Jeżeli macie nutkę motoryzacyjną w sobie, jeżeli bierzecie udział w rajdach, bądź jesteście żużlowcami, bądź jesteście zwykłymi karawaningowcami, którzy na przykład lubią jeździć quadem i mogliby takiego quada tutaj zabrać. Macie też takich klientów? Jak najbardziej. No to takie pojazdy są dla was. Są to pojazdy wyjątkowe, pojazdy designerskie i pojazdy, które są przede wszystkim dostosowane do realizacji tych waszych marzeń, waszego hobby, bądź zawodowego ścigania się, czy to na motorach, czy na quadach. I jeżeli spodobał wam się ten materiał, to oczywiście łapka w górę, a jeżeli chcielibyście taki pojazd mieć w swoim parku maszynowym, to zapraszamy do miejscowości Włoszakowice, do firmy Tapsam Designs. Designs, dokładnie. Tak? Bądź strona internetowa? Tak, można odwiedzić stronę internetową, jak najbardziej. Jaki adres? www.tapsam.pl. Dobrze, powiedzcie jeszcze, bo z pewnością
przed naszymi kamerami są widzowie, którzy zapukają od razu albo zadzwonią do Was. Czy jak u Was z terminami? Z terminami bywa różnie. Raczej to będzie już przyszły rok. A, przyszły rok, ale na pewno warto uzbroić się w cierpliwość, warto poczekać na tak wspaniały pojazd, pojazd dostosowany do Waszych potrzeb. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję również. No i mam nadzieję, że zaprosicie mnie jeszcze raz w momencie, kiedy będziecie mieli kolejne równie piękne pojazdy. Jak najbardziej zaprosimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.